Drodzy goście, bardzo mili, serdecznie Was witamy i na naszą uroczystość pięknie zapraszamy. Będzie trochę śmiechu, będzie trochę łez, ale się nie martwcie, bo w życiu już tak jest.
Kiedy Kopciuszek był sam w domu, przyszłam do niej po kryjomu. Złotą różką pomachałam i na bal pannę wysłałam. Tam spotkała królewicza. Całą noc się nią zachwycał. Szklany pantofelek odmienił jej życie. Jak myślicie, o jakiej bajce mowa? O Kopciuszku! Przychodzić, bo zostawiacie swoje rodzeństwa. Damiana będę widzieć, Emilkę będę widzieć. I Państwu też bardzo dziękuję. I gratuluję, macie naprawdę cudowne, bardzo zdolne dzieci. Wielkimi brawami, naprawdę podziękujmy im za to, co dzisiaj pokazali. Przede wszystkim też chciałabym podziękować Waszym paniom. Nie byłoby tego występu, gdyby nie pani Renatka i pani Beatka i pomoc pani Irenki. Cudownie was przygotowały. Bardzo, bardzo dziękuję. No a teraz, żeby nie przedłużać, bo wiem, że czekacie na co. A ja pobiegnę szybko. Tak, teraz będą prezenty. A ja zaskoczę. Ja zaskoczę z tej strony. Nie, nie, nie. Pani dyrektorze, czy podoba? Pania z nim, wiesz? Pania. Lenka. Bardzo serdecznie wam dziękujemy za to, że z nami byliście, że jeszcze będziecie troszeczkę. Jesteście cudowne. I zawsze wam to mówimy i powtarzamy, że jesteście cudowne, przeurocze i wspaniałe dzieci. Bardzo dużo umiecie, bardzo dużo pokazaliście. Różnie to było, prawda, w grupie, Haniu? Różnie było, ale myślę, że razem nam się bardzo miło pracowało, prawda, czy nie? Bardzo miło. Za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i życzę wam samych sukcesów w szkole. Dziękuję wam. Możecie schodzić do rodziców już.